Zniszczenie Konohy to bezpośrednia kontynuacja poprzedniego arku, choć tutaj ewidentnie wiele się zmienia. Wszystko jest większe, bardziej znaczące, nie ma tutaj tylko perspektywy nastolatków, ale też widzimy tu turbopotężnych osobników, takich jak trzeci Hokage i Orochimaru. No ogólnie wszystko jest bardziej przeskalowane, ale żeby niepotrzebnie nie marnować czasu, przejdźmy do poszczególnych odcinków. Na końcu odcinka kończącego egzamin na Chunina zaczął się ten ark i Sakura ogarnęła tam nawet, żeby użyć Genjutsu Kai. Brawo! Nie uwzględniam tutaj oceny odcinka, bo to były dosłownie ostatnie 3 minuty. Z dobrych rzeczy oczywiście dalsza postać Orochimaru, który wydawał się szalony, nieprzewidywalny i silny. Także Anbu w białym płaszczu całkiem fajnie rozwalił randomów z Suny i też zabawnym plusem było to, że Genma Shiranui zasugerował Sasuke, żeby ten gonił Gaarę, Kankuro i Temari. W sumie był on zmęczony po walce, a miał 3 przeciwników. W dalszym ciągu to, że siada psycha Gaarze, jest bardzo dobrze zrobione. Z minusów natomiast trzeci Hokage mówi do fałszywego Kazekage, że nigdy by się nie spodziewał, że ten zdradzi Konohę, tylko dlaczego? Pokój nie trwał wcale tak długo, no chyba że to budowanie naiwności Hiruzena. Również teraz są pancerne węże. W poprzednim arku potrafiły paść od zwykłego kunaja, a teraz wybuchowe notki nie działają, nie robią zupełnie nic. Orochimaru mówi, że gdy Gaara się przebudzi, to Hokage zobaczy pogrom, jakiego jeszcze nie widział. W sumie to nieprawda, bo trzeci walczył na wojnach, plus bronił wioski, gdy zaatakował ją znacznie silniejszy 9-ogoniasty. No i na koniec minusów wisienka na torcie. Sakurę trzeba ratować już w pierwszym odcinku nowego arku. Z rzeczy, których można nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to ciągłe budowanie napięcia, że Gaara ma użyć tego, a my nie wiemy czym to jest, a chodzi właśnie o Shukaku. Także mówione jest, że Sakura ma predyspozycję do genjutsu, ale tak naprawdę nigdy to nie zostanie jakkolwiek użyte w przyszłości. Oceniłem ten odcinek na 7. Z fajnych rzeczy to na pewno Chiyose no Jutsu na plecach jakiegoś gościa. Pakun też super psiak, zabawny, no i gag ze śpiącym Shikamaru. A do tego Gai, który niszczy randoma jak totalnego leszcza, którym w sumie jest. Tajemniczo i dobrze wygląda też Shino, który ciągle z ukrycia podsłuchuje i nagle znika. Ogólnie początek walki Orochimaru i Hiruzena jest bardzo dobry. Nie tylko to, że pokazano tu bardzo dużo jutsu i Hokage je łączył, ale też same przepychanki słowne. Z minusów, gość z Anbu nie ma pojęcia, kim jest pierwszy i drugi Hokage. Jakim cudem. Dodatkowo Orochimaru zapytał, jak mniemam Hashirame, coś w stylu: lubisz wojnę, prawda? Zakładając, że tak, pomimo że to przeciwieństwo jego osoby. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, Hiruzen w sumie nie powstrzymał zbytnio przyzwania trzeciego ożywieńca, którym miał być Minato. To nie miało prawa działać, choć w tamtym momencie pewnie jeszcze Kishimoto tego nie wymyślił. Co najwyżej możemy to wytłumaczyć tym, że Oro nieco chciał zmęczyć Hiruzena, ale nie brałbym takiej opcji na poważnie. Oceniłem ten odcinek na 7,5, bo już zaczyna się coś dziać. Plusami tego odcinka na pewno jest inteligencja Shikamaru, a także to, jak pocisnął siebie, Naruto, Sakurę i Pakuna. Ogólnie odcinek skupiał się mocno na Shikamaru i było budowane to, jakby miał tam zginąć, jednak Asuma wbił się w ostatniej chwili i fajnie solował 9 ninja. Na minus natomiast Shinobi Otogakure. Z jednej strony wiedzieli, jak znaleźć przeciwników, z drugiej strony po tym, jak Shikamaru opadł z sił, nic nie zrobili. Wystarczył tak naprawdę jeden shuriken, ale ci czekali jak na zbawienie. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, Shikamaru chciałby mieć 2 dzieci, pierwszą córkę, a drugiego syna. W rzeczywistości będzie miał póki co jedno dziecko i do tego chłopca. Zresztą cały jego plan na emeryturę wydaje się być odwrotnością jego przyszłości. Ten odcinek także oceniłem na 7,5. Z dobrych rzeczy wyjaśnienie, jak działa Edo Tensei, a także kozacka walka trójki Hokage. Zresztą Enma też jest bardzo dużym plusem tego odcinka. Znając obydwie serie, widać dopiero, jak Hiruzen jest dobry, jako że radzi sobie sam z trójką dość potężnych przeciwników i to nawet często ich zaskakuje i przewyższa pomimo podeszłego wieku. Minusów w tym odcinku nie zauważyłem, natomiast jest trochę więcej niewiadomych, gdy ogląda się za pierwszym razem. Na przykład to, że Hiruzen mówi, że moc Hashirame i Tobirame nie zmalała ani trochę, tymczasem są dużo słabsi niż kiedyś.
Prawdopodobnie nie planowano na tym etapie Megazordów. Jeden z Anbu stwierdził, że Hashirama zakończył erę wojen i założył Konohę. Jest to prawda dość istotna, jak się później okazuje, ale można było tego nie wyłapać. Teraz ponownie wybuchowe notki raz działają, raz nie, ale w tym odcinku robiły robotę. No i finalnie o co chodziło z tym, że Orochimaru ściągnął twarz i miał zupełnie inną, młodszą, a chodzi tu oczywiście o jego podmianę. Odcinek bardzo dobry i oceniłem go na 9. Potwierdzenie, że Sakura to Suka, jako że używa takiego samego szamponu co Pakun. Fajne też było to, jaką sprytną pułapkę wymyślił Sasuke na Temari. Z dużych plusów wytłumaczone zostały motywy Orochimaru i moim zdaniem jak najbardziej są spójne, a także to, że gość uważa, że stoi nad innymi, ma sens, jako że czuje się niepokonany i nieśmiertelny. W takim wypadku nawet jego tłumaczenie swojego planu nie wygląda jak głupota, bo on po prostu wie, że prędzej czy później mu się to uda. Nie znalazłem minusów odcinka, natomiast to, czego możemy nie wiedzieć za pierwszym razem, to to, że to początek dość dziecinnego zachowania Hiruzena, czyli no wiem o swoich błędach, ale ciągle je popełniam. Będzie to się powtarzać jeszcze wielokrotnie. W sensie nie za jego życia, ale będziemy to jeszcze widywać w przyszłości. Odcinek otrzymał ode mnie ocenę 7,5. Plusów na pewno wytłumaczenie, jak działa Shiki Fujin, a także końcowe wejście Shino, który poszedł za Sasuke i Kankuro, bo chciał z nim po prostu walczyć. Podobało mi się, jak przypychali się słownie z Kankuro. Fajnie, że rywalizacja nie polegała tylko na tym, że jeden mówi drugiemu, że jest silniejszy i tyle. Jest tu jednak trochę minusów. Po pierwsze, klon Sarutobiego dostał kilka razy w plecy kunajami, a nie zniknął. We flashbackach przeinaczono historię, ponieważ pokazano tam, jakoby Hiruzen w bardzo młodym wieku został mianowany przez Hashiramę i Tobiramę na Hokage, tymczasem w Shippudenie inaczej to przedstawiono. Po odwołaniu klonów Sarutobi powinien od razu umrzeć, jako że wciągnęły one duszę Zaku i Kintsuchi. Na tym etapie Shiki Fujin jest zbyt OP. Nie znalazłem tutaj żadnych niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 7. Z dobrych rzeczy na pewno Gaara. Psycha mu siada i jednym ciosem odrzucił Temari. Jego przemiana bestialska jest obrzydliwa, ale taka ma być i sam wygląda potwornie, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się z tego odcinka mniej więcej, dlaczego mu tak siada na banie. Z innych plusików to Shino. Dedukcja o słabych punktach przeciwnika, czy to jak pocisnął Kankuro, gdy ten zapytał się, jakim cudem go odnalazł, więc ten go zgasił jak peta, mówiąc: nie zamierzam dwa razy tłumaczyć tego samego. No piękne. Ze słabych stron odcinka, choć nie wiem, czy tak powinienem to interpretować, jest to, że wrzucili pojedynek Kankuro i Shino, który był bardzo dobry, w ten sam odcinek, w którym walczyli Gaara i Sasuke, przez co przyćmiewają oni dobrą walkę tych pierwszych. Odcinek oceniam na 7,5. W tym odcinku bardzo spoko Gaara bejtuje Sasuke, żeby ten z nim walczył, ciągle mówiąc, że się boi i tak dalej. Także sama przemiana Gaary w coraz większego potwora wygląda bardzo złowrogo, buduje klimacik, choć mało ma wspólnego z ninja. Dodatkowo po tym, jak Sasuke zboostował się przeklętą pieczęcią, to Gaara i tak sobie nic z tego nie zrobił i go opluł. No i na koniec kopniak od Naruto, dobre wejście. Minusy są dwa. Po pierwsze, Sasuke atakuje Gaarę z zaskoczenia, po tym drze mordę tutaj. No po co? Jeśli to też miałaby być pułapka, to spoko, ale nie była. Drugim minusem to niepotrzebne sceny z Hiruzenem i Orochimaru, które zupełnie nic nie wnoszą. Nic tam się nie dzieje, czego byśmy już nie wiedzieli. Z rzeczy niewiadomych, flashbacki Sasuke. Nie do końca można wiedzieć, o co chodzi, oglądając pierwszy raz, a chodzi oczywiście o rzeź klanu. Odcinek bardzo dobry, dałem mu ocenę 8. Z zaskakujących rzeczy to Sakura zrobiła cokolwiek w tym arku, czyli niejako obroniła Sasuke, przez co Gaarze jeszcze bardziej siadła psycha. Kolejna dawka flashbacków z dzieciństwa Gaary także jest dobra, ponieważ jeszcze więcej informacji dostajemy, dlaczego siadło mu na łeb, jak na przykład próba zabicia go przez jego własnego wujka. Mała wstawka ze śmieszkowaniem, w której Gai i Kakashi biją się na ilość pokonanych randomów, choć Kakashi do żadnej rywalizacji nawet się nie przyznaje. Minusem jest to, co w poprzednim odcinku, czyli niepotrzebne sceny wyciągania duszy Orochimaru, a oglądając pierwszy raz możemy nie wiedzieć, dlaczego Yashamaru chciał zabić Gaarę. Tak naprawdę nie chciał i kochał Gaarę, ale dostał rozkaz zabicia go. Ten odcinek także dostał ode mnie 8.
Opis tego odcinka będzie króciutki. Z plusów backstory Naruto. Jest to jedno z pierwszych, więc jeszcze nie boli, no i uzasadnione jest w tej sytuacji. A z minusów to samo co poprzednio, niepotrzebne sceny. Z rzeczy, których można nie wiedzieć, Yashamaru kłamał, że nienawidził Gary i że matka nigdy go nie kochała. Dałem temu odcinkowi ocenę 7,5. Z dobrych rzeczy to pomysłowe sceny Gorosi na Garze, a także zmasowany atak Naruto na Garze, który jeszcze się nie zregenerował po wybuchowej notce. Ogólnie dałbym tu też na plus humorek, choć wiem, że niektórym to przeszkadza, to jak dla mnie i tak całkiem spoko, że w tak poważnej sytuacji, jaką jest walka z Shukaku, Gamabunta z Naruto się kłóci. Na pewno też kolejna dawka tłumaczenia, dlaczego Gara jest psychiczny, czyli przez to, że Shukaku nie daje mu spać. Również łączona technika Hengeno Jutsu zmieniająca Naruto i Gamabuntę w Kyubiego to bardzo sprytne rozwiązanie. Słabymi stronami odcinka jest pierdzielenie Naruto, że nie da się stać silnym walcząc tylko dla siebie, a przecież mamy takie przykłady jak na przykład Madara. Nie znalazłem tutaj rzeczy niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 8,5. Plusami odcinka są kontrataki, może i przez chwilę, ale pokazano przedstawicieli różnych klanów i ich zdolności. Też całkiem spoko jest to, że Hiruzen nie miał już sił, żeby zabrać ze sobą Orochimaru, więc po prostu go obezwładnił, odbierając mu tak naprawdę to, co najcenniejsze. Minusem jest nakładanie narracji, że tylko i wyłącznie wtedy osiągniesz prawdziwą moc, gdy będziesz chronił kogoś bliskiego. Okej, niby matki podnoszą auta, żeby dziecko ratować, ale raczej w starciu z bokserem szans by nie miały. Motywacje są różne, ale to bzdura, że nie da się inaczej. Z rzeczy niewiadomych to jeden z Anbu powiedział, że rzadko się zdarza, by walka Shinobi trwała tak długo. Tymczasem czym dalej w las, to te walki będą trwać coraz dłużej. Dodatkowo Hiruzen stwierdził, że Orochimaru nie będzie mógł już nigdy używać technik. Oczywiście nie mógł on tego wiedzieć, ale jego wysiłek pójdzie na marne, ponieważ Orochimaru odzyska pełne zdolności i to całkiem niedługo. Odcinek całkiem spoko dostał 8. Dobrymi rzeczami to na pewno to, że odcinek był po prostu potrzebny. Pokazuje stratę i pogrzeb, ale czy jakoś był szczególnie ciekawy, to bym nie powiedział. Z minusów dwie rzeczy. Talk no Jutsu zadziałało na Garze zbyt szybko. Żył w nienawiści tyle lat, po czym wyzbył się jej praktycznie do zera po jednym starciu z Naruto. Oczywiście to tylko dziecko, więc to mogło tak zadziałać, tylko coś mi podpowiada, że łatwiej byłoby zrobić z dobrego człowieka złego niż na odwrót. Drugą rzeczą jest wola ognia. Nie ma ona trochę racji bytu, gdy wioska jest tak duża. Jaka jest szansa, że ludzie będą chronić siebie nawzajem, traktując innych jak członków rodziny, gdy ich jest setki czy tysiące? Co innego, jakby wioska liczyła 10 osób i każdy w niej byłby potrzebny. Z rzeczy, których można nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to kim jest Obito. Wspomina o nim Yugao Uzuki, natomiast nic nie jest mówione o Rin, więc można się domyślać, że nie miała odgrywać żadnej ważnej roli. Odcinek oceniłem na 7. Średnia ocena arku to 7,7, więc zaokrąglam do 7,5. Co do arku ogólnie, to z plusów oczywiście, jak to w pierwszej serii, dużo świetnej muzyki. Następną rzeczą jest to, że chyba nie było tu nudnych walk, ale za to wrzucono ich zbyt wiele do jednego krótkiego arku, przez co walka Hiruzen vs Orochimaru była przeciągana i później kilka odcinków pokazywano sceny, gdzie zupełnie w tej walce nic się nie działo, a oni mówili dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Bardzo fajnie przedstawiono backstory Gary i motywację Orochimaru, lecz szkoda, że ten pierwszy dał się tak łatwo omamić Talk no Jutsu, a ten drugi w drugiej serii będzie popychadłem. Subujcie, bo inaczej współcześni shinobi dźwięku, czyli patusy z grającymi głośnikami, zniszczą waszą wioskę.